8 września 1968 roku. Stadion dziesięciolecia w Warszawie. Trwają właśnie ogólnokrajowe dożynki, na których zgromadziło się około 100 tysięcy osób. Jedną z nich jest Ryszard Siwiec, z pozoru zwykły księgowy, były żołnierz Armii Krajowej. Pragnąc wyrazić protest przeciwko inwazji na Czechosłowację, Siwiec postanawia dokonać aktu samospalenia. Rozrzuca ulotki protestacyjne, oblewa się rozpuszczalnikiem i podpala. 4 dni później umiera w szpitalu z powodu poparzeń. Protest ten pozostaje niezauważony. Jego krzyk zostaje zagłuszony przez tłum. Jednym z niewielu świadków tego wydarzenia jest kamera kroniki filmowej, która rejestruje 7-sekundowy fragment protestu Siwca. Fragment, który Służba Bezpieczeństwa ukrywała przez kolejne 23 lata. Nie czuję się na tyle kompetentny, żeby robić cały materiał obracający się dookoła tego 7-sekundowego fragmentu. Na szczęście istnieją ludzie bardziej kompetentni ode mnie, jak choćby reżyser Maciej Drygas, który zrobił ponad 40-minutowy film na ten temat. O śmierci Ryszarda Siwca przez długie lata nie pamiętał w zasadzie nikt, poza jego rodziną i przyjaciółmi. I to właśnie Maciejowi Drygasowi zawdzięczamy to, że pamięć o tym człowieku przetrwała. Kim w ogóle był Siwiec? Wspomniałem już, że pracował jako księgowy, no i o jego przeszłości w Armii Krajowej. Warto jednak wiedzieć, że był też absolwentem filozofii, którą ukończył na Uniwersytecie Lwowskim. Proponowano mu posadę nauczyciela, którą odrzucił, nie chcąc nauczać młodzieży propagandy historycznej. Siwiec nie był w tym, co zrobił, odosobniony. W połowie lat 60. do Polski doszły wieści o samospaleniu kilku mnichów buddyjskich i prawdopodobnie to właśnie ich czyny mogły jakoś zainspirować Polaka. Kilka miesięcy po jego śmierci do podobnego zdarzenia doszło w Czechach. Jan Palach, który nieświadomie poszedł w ślady Siwca, przeszedł do historii, a jego pogrzeb przerodził się w masowe protesty. Podobnie wyglądała historia naśladowcy Palacha, Litwina, Romasa Kalanty, którego czyn trwale zapisał się w świadomości litewskiego społeczeństwa. Tymczasem o Siwcu przez ponad 20 lat nikt nie pamiętał. Dlaczego jego czyn pozostał zapomniany? Częściowo z pewnością zdecydowały o tym niefortunne okoliczności. Nawet świadkowie wypowiadający się w filmie Drygasa zwracają uwagę, że lepszym momentem była zakończona chwilę wcześniej przemowa Gomułki. Kiedy już orkiestra zaczęła grać, krzyki Siwca zostały zagłuszone, a uwagę od jego protestu mogły odwrócić trwające na płycie stadionu tańce ludowe. Choć oczywiście służby również zrobiły wiele, by zatrzeć ślady wydarzeń, do których doszło na dożynkach. Zresztą na własnej skórze przekonał się o tym reżyser. Gdy Drygas podjął decyzję o realizacji filmu o Ryszardzie Siwcu, postanowił nadać mu jakże znamienny tytuł Usłyszcie mój krzyk. O istnieniu tego człowieka dowiedział się trochę przypadkiem. Jak sam wspomina, po raz pierwszy usłyszał o nim dzięki wywiadowi, który przeczytał w Gazecie Wyborczej. Temat ten wzbudził jego zainteresowanie zapewne dlatego, że był akurat na bieżąco z historią wspomnianego wcześniej Romasa Kalanty. Dopiero co skończył pisać scenariusz, którego historia była powiązana z czynem Litwina. Jak sam pisze w swojej pracy doktorskiej, na początku nie był pewny, czy taki temat ma szansę w ogóle zainteresować producentów. Chciał po prostu poznać prawdę. Nie tylko o Siwcu, ale też o ówczesnym społeczeństwie. Swoje badania zaczął od przeszukiwania archiwów fotograficznych wydawanych ówcześnie gazet. W ten sposób udało mu się dotrzeć do fotoreportera, który wykonał 2 fotografie, gdzie wyraźnie widoczny był płonący mężczyzna. Zdjęcia zostały oczywiście usunięte, a fotograf nigdy nie próbował dowiedzieć się, kim był ten człowiek. To był jednak dopiero początek śledztwa, które porządnie ruszyło do przodu, dopiero gdy Drygas wybrał się do Przemyśla, rodzinnego miasta Ryszarda Siwca. To właśnie tam udało mu się po raz pierwszy przeprowadzić rozmowę z osobą, która była naocznym świadkiem tego wydarzenia. Kobieta, o której mowa, była zaledwie kilkanaście metrów od trybuny, w której siedział Siwiec. Dalsze badania ujawniły, że to nie była spontaniczna decyzja. Siwiec długo dojrzewał do jej podjęcia i dobrze się do tego przygotował, co nie uszło uwadze reżysera. Opuszczałem Przemyśl pod wrażeniem odnalezionych materiałów. Wydawałoby się, że wybrał doskonałe miejsce i czas, że przewidział każdy szczegół, oprócz jednego. Jego czyn, choć dokona się w obecności 100 tysięcy ludzi, dziennikarzy, fotoreporterów, przedstawicieli partii, pozostanie bez rozgłosu. Wtedy postanowiłem zrealizować film dokumentalny o tym człowieku i przez film nadać sens jego śmierci. To, co najbardziej szokowało w tym wszystkim filmowca, była zupełna obojętność niektórych świadków tego wydarzenia w obliczu desperackiego protestu Siwca. SB szybko umorzyło sprawę, a osób, które na własne oczy widziały to, co się wydarzyło, nawet nie trzeba było specjalnie uciszać. Wkrótce potem miało się jednak okazać, że przetrwało krótkie, zaledwie 7-sekundowe ujęcie, na którym widać, co dokładnie się tam wydarzyło. Wokół tego fragmentu Drygas postanowił zbudować cały swój film. Znajoma dokumentalistka poradziła mi, abym w archiwum WFD dokładnie przeszukał materiały odrzucone z polskiej kroniki filmowej. Po godzinie,
Pracownica archiwum, która zaczęła szperać w pudełkach z taśmami, przeniosła zwiniętą miniaturową rolkę z przyczepioną pożółkłą kartką. Była na niej wypisana ołówkiem informacja: ujęcie płonącego mężczyzny. Przed moimi oczyma mignęło zaledwie 7 sekund z tego dramatycznego wydarzenia. Trudno mi było ukryć emocje. Dziennikarz Krzysztof Konkolewski porównywał później to znalezisko do odkrycia archeologicznego i trudno się z nim nie zgodzić. Odnalezienie tego kawałka taśmy to był po prostu cud. Nigdy nie dowiemy się, czy osoba, która ocaliła ten fragment, zrobiła to przypadkiem czy celowo. I choć wiem, że niektórzy chcieliby zobaczyć ten fragment, to nie pokażę go. Po pierwsze z powodu jego drastyczności, po drugie ze względu na szacunek do reżysera, który włożył ogrom pracy w upamiętnienie tego człowieka. Nie jest on jednak trudno dostępny. Ten krótki, odrzucony materiał z kroniki pojawia się na samym końcu dokumentu Drygasa. Polecam jednak nie przewijać do tego momentu i poświęcić te 45 minut na obejrzenie filmu. Przedstawione w nim fakty rozbudowują kontekst czynu Siwca, dzięki czemu każdy może pozwolić sobie na własną, niepochopną ocenę. A jeśli ktoś chce poznać tę historię, ale woli nie oglądać tych drastycznych materiałów, to Maciej Drygas przygotował także słuchowisko radiowe Testament. Oczywiście przesłanie tego filmu jest bardzo istotne, a temat tak mocny, że broni się sam. Reżyser potrafi jednak poprowadzić to wszystko na tyle umiejętnie, że film broni się także pod kątem formy. Myślę, że najlepiej zobrazuje to porównanie tego dokumentu do filmów braci Sekielskich. W tym przypadku temat również jest dość głośny. Nie bez powodu zostały one obejrzane przez tak wiele osób. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że bliżej im do reportaży niż dokumentów. W swojej formie przypominają bardziej coś w stylu naprawdę długich odcinków uwagi. I tak jak nie można odmówić im, że spełniają swoją funkcję, zwiększając świadomość istnienia problemu, o którym w nich mowa, tak też pod kątem warsztatowym są po prostu dość przeciętne, momentami mało subtelne czy wręcz upatologiczne. Drygas w Usłyszcie mój krzyk pragnął uniknąć publicystyki. Był świadomy ciężaru gatunkowego, jaki niesie ze sobą historia Siwca. Wiedział, że będzie ona postrzegana przez wydźwięk emocjonalny jego filmu. Dlatego postawił na bardzo specyficzny rodzaj narracji, który w ostatecznym rozrachunku okazał się nad wyraz skuteczny. Podzielił narrację na trzy akty. W pierwszym z nich próbował zbudować krajobraz polityczno-społeczny tamtego okresu, tak jakby próbował dociec, co doprowadziło do podjęcia przez Siwca takiej decyzji. W drugim przeprowadza wizję lokalną, konfrontując świadków tego wydarzenia z opustoszałym stadionem dziesięciolecia i wsłuchując się w ich relacje. Natomiast trzeci miał składać się wyłącznie z ujęć archiwalnych. W jego tle słyszalna miała być wypowiedź Siwca, jego przesłanie, które zarejestrował dyktafonem kilka dni przed śmiercią. Dość istotną funkcję pełni w filmie postać księdza Tischnera. Była to jedyna osoba, która nie znała Siwca osobiście i nie miała z nim nic wspólnego. Reżyser postrzegał jego rolę trochę jako odpowiednik chóru w greckiej tragedii. Postać duchownego pojawia się w dwóch momentach. Nieprzypadkowych, bo stanowią one punkty zwrotne całego dokumentu. Są też ważne w kontekście postaci Siwca. Z filmu wynika przecież, że religia była dla niego jedną z wartości nadrzędnych. Tym bardziej szokuje jego czyn, tak sprzeczny z chrześcijańskim kodeksem moralnym. Drygas był świadomy, że aby zarejestrować pewne rzeczy, musi je najpierw sprowokować, będąc w tym jednocześnie na tyle subtelnym, by nie zaburzyć obiektywizmu całości. Dlatego też nie wszystko, co planował zawrzeć w filmie, ostatecznie się w nim znalazło. Zrezygnował ze scenek rozmów między świadkami protestu. Uznał, że zaburzają one konstrukcję filmu. Wyciął też wypowiedź Władysława Mazura, przyjaciela Ryszarda Siwca, który zawiadomił o jego czynie Radio Wolna Europa. W związku z tym, w filmie nie znalazła się też relacja Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ówczesnego dyrektora tego radia. Wiadomość o proteście Siwca została w nim co prawda dość lakonicznie przekazana, ale mało kto ją zapamiętał. Było to pół roku po jego śmierci, po tym, gdy świat był wciąż pod wrażeniem czynu Jana Palacha. Tym, co szczególnie należy docenić w tym filmie, jest podejście reżysera do przedstawienia całej tej sytuacji. Myślę, że wiele osób, będąc na jego miejscu, uległoby pokusie stworzenia łzawej laurki poświęconej Siwcowi. Drygas postawił jednak na coś zupełnie odwrotnego. Pozwala on widzom na wyciągnięcie własnych wniosków. Jego celem nie jest opowiedzenie tej historii pod dyktando ustalonej wcześniej tezy. Pomaga on Siwcowi osiągnąć to, czego nie udało się zrobić 20 lat wcześniej. Dotrzeć ze swoim przekazem do ludzi. Umożliwia widzowi postawienie się w roli świadka tego wydarzenia i samodzielną ocenę czynu Siwca. Nie ma tu ani potępienia, ani gloryfikacji. Jednak w tym dokumencie nie chodzi tylko o ocenę Siwca, ale też świadków tej sytuacji. Dlaczego milczeli? Dlaczego zapomnieli o czymś takim? Mają okazję o tym powiedzieć, a twórca nie wydaje sądu. Pozostawia to widzom. Takich reżyserów jak Drygas, którzy nie są powszechnie kojarzeni, a zdecydowanie na to zasługują, z pewnością jest więcej. Sam wciąż odkrywam zakamarki polskiego kina i wydaje mi się, że o wielu produkcjach, zwłaszcza tych dokumentalnych, nie mówi się wystarczająco dużo. Tworząc ten materiał, starałem się unikać powielania treści samego dokumentu.
Czerpałem przede wszystkim z relacji zakulisowych samego Macieja Drygasa, który dokładnie opisał proces realizacji swojego filmu, który był zresztą jego dokumentalnym debiutem. Nadrzędnym celem reżysera było odnalezienie prawdy. Ten zaledwie 45-minutowy dokument powstawał półtora roku. Półtora roku, w trakcie których Drygas realnie żył sprawą Siwca. Wiem, że to nie jest film idealny, tak przyswajalny jak dokumenty, które robił choćby Krzysztof Kieślowski. Warto jednak dać mu szansę, co mam nadzieję, że przynajmniej część z oglądających ten materiał zrobi. Do usłyszenia.